Zostanę geometrą faraona. Tyle wylewów Nilu się uczyłem. Ha! Pole koła. Pita z masłem. W książce Historia Matematyki Davida Bartona. Z kodem Prometeusze 27 możecie ją kupić w sklepie PWN 27% taniej. Polecam. Z Davida Bartona możemy dowiedzieć się, jak Egipcjanie liczyli pole koła. Oczywiście nie korzystali z dzisiejszego wzoru PR kwadrat. Matematyka w tamtych czasach była tworem empirycznym. Wzory powstawały na zasadzie eksperymentów oraz prób i błędów. Nie było tam dedukcji. Aby obliczyć pole koła, rysowano je na planie kwadratu, a potem dzielono na 9 mniejszych kwadratów. Następnie liczono pole powstałego ośmiokąta poprzez odjęcie pól narożnych trójkątów. Najwidoczniej zakładali, że ten obszar jest idealnie uzupełniany przez te dwa obszary. Od czegoś trzeba zacząć. Pierwszy krok podróży jest tym najważniejszy. Dziękuję. Kiedy oni się nauczą tego pola koła? Nie ma co liczyć na wylewy na Podkarpaciu w tym roku. Wycieki. Lubisz odkrywać matematykę i fizykę za pomocą namacalnych przykładów albo gier komputerowych? To na pewno spodoba ci się ten film.